Taka małpka. A tu taki budyń. Witajcie na kanale Straszne Triki z Ameryki. Dziś odpowiem na pytania moich widzów, którzy do mnie pisali, którzy chcą sobie kupić na zapas kleju i jaki klej wybrać. Dlatego, że jak wiadomo, że stoimy na krawędzi w zasadzie gospodarczej zapaści i na krawędzi po prostu, że każdy próbuje się w jakiś sposób przygotować i jak już niektórzy kupili sobie tam po pół tony złota i srebra i ziemię do tego i żarcia na dwa lata, to potrzebują kupić kleju, żeby mieć po prostu z czego, czym po prostu potem robić, dlatego że jeżeli fabryki padną, a będzie taki moment, że pewnie wszystkie padną, także no, żeby móc czymś robić, to potrzebny będzie klej. I to jest bardzo dobry tok myślenia. I ja parę, nie beczek, ale butelek takich galonowych mam tego kleju. I to nie jest reklamówka. To nie jest reklamówka. I ktoś mnie zadał pytanie o klej poliuretanowy. Ja zazwyczaj na warsztacie staram się mieć jakiś poliuretanowy klej i taki, żeby mieć i na zewnątrz i do środka też. To jest taki do zewnątrz i do środka. Problem jest z tym, że jeżeli coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Może nie od razu, ale po dość krótkim okresie po otwarciu i dwa lata to wam nie postoi. Rok to na maksa. Jak otworzycie, to po prostu ile by nie było użyte, to on po prostu trafi go i koniec. Poliuretanowy klej przechowuje zawsze, staramy się mieć na wenie i jest taki trik, który wpadłem na to 20 lat temu, że zauważyłem, że jak klej jest pełny, to on nie jest pełny, tylko jest tak dotąd. I tu jest powietrze. I jak go użyję nawet chociaż troszkę, to robi się na tym poliuretanowym kleju taki grzyb, ta wilgoć z tego powietrza i on zaczyna zasychać od góry. Więc wykombinowałem, że żeby mieć zawsze, nawet jak kupuję następny, to nie obcinam czopka, tylko z nowej butelki, potem ze starej butelki przekładam, a ten nowy zachowuję na taką okoliczność, że po robocie zakładam nowy, i w ten sposób przechowuję. Wtedy te powietrze wszystkie przejdzie mi do góry i jeżeli on zaczyna się zasychać, jak to się mówi kolokwialnie, ale to będzie, zaczyna się po prostu reakcja chemiczna i zaczyna twardnieć, to od tej strony, a od tej jak otworzymy, to zawsze będzie nam możliwość, żeby go użyć. Niestety problem jest taki, że ten klej dwa lata i koniec. On nie postoi dłużej jak dwa lata, nawet nieotwierany. Ten nieotwierany jest i nigdy nie był użyty. Bo tak jak mówię, nieraz odkręcało się, naciętą przekładało do użycia, a nowo się odkładało i potem to nowo zakręcało się na klej, żeby go przechowywać w ten sposób. Ten jest nowy, nigdy nie był otwarty, nigdy nie był nawet trochę użyty. Był przechowywany w ten sposób. Był kupiony przed pandemią. I niedawno chciałem go użyć i się okazało, że to jest wszystko jak z żywicy epoksydowej, że jest po prostu po całości i od tej strony i od tej wszystko jest już skrystalizowane i on jest po prostu, to jest tylko jako eksponat, może być muzealny, do tego, że nie da się tego kleju, takiego typu kleju przechowywać dłużej jak dwa lata. Do dwóch lat podejrzewam, że powinno to wydać, jak nie jest nieotwierany. Natomiast przez przypadek nie pamiętam, bo
jestem w tym wieku, że szczerze mogę odpowiedzieć na każde pytanie, że nie pamiętam. I przez przypadek wyszło, że ten klej po 10 latach przechowywania jest tak samo dobry jak nowy. I nie pamiętam, czy zrobiłem na ten temat odcinek, czy miałem go zrobić. A dlaczego przez przypadek? Bo jak na warsztacie wiadomo, jest mnóstwo szaf, szafek, huk wie czego. Wpadła nam butla za szafę, za półkę i tam na dole to nikt nigdy nie nurkuje. I do momentu, kiedy czegoś tam szukaliśmy, okazało się, że bańka z klejem leży. I okazało się, że ona miała napisane na tym, że stwierdziliśmy, że ona leżała tam ponad 10 lat. Okej, okay. 10 lat. A to była właśnie taka. Kiedyś też miałem przypadek taki, że ta bańka gdzieś stała na drugim warsztacie i też mnóstwo lat, ale z tą chyba nie zrobiłem filmu niestety, ale miałem zrobić. I oczywiście nie używaliśmy go od razu, tylko kupiłem następną i zrobiliśmy próbę, test dla siebie, bo testy są najważniejsze, żeby być pewnym własnej roboty, więc te same elementy z tego samego materiału o tym samym wymiarze skleiliśmy kilka w ten sposób, że po prostu posmarowane ciach położone bez ścisku, bez niczego, z dwóch tych klei. Okazało się, że nie ma żadnej różnicy, no i go po prostu zużyliśmy. Czy te kleje teraz są takie same po pandemii, jak te, co były przed pandemią? Nie wiem, ale fakt jest faktem, że jak ktoś chce klej na dłuższe przechowywanie do drewna, do środka, bo ten klej czerwony nie nadaje się na zewnątrz i nie jest on też water resistant, z brązowym korkiem, który wygląda tak jak kawa z mlekiem, ten jest wodoodporny, natomiast ten nie. Ale te wodoodporne, znowu mówię, nie dają się długo przechowywać. Ten, życie pokazało, że 10 lat dało się go przechować. Oczywiście przechowujemy, nie przechowujemy, do użycia, do roboty mamy właśnie te czopki, pędzelki albo ułamane pędzelki, żeby ta końcówka była miała cały czas drożność, żeby nie trzeba było kombinować, żeby nie było tam żadnych glutów, niczego, tylko wyciąga się, używa, potem na koniec roboty ciach włożyć, stoi i zawsze jest gotowy do użycia. Także w zasadzie muszę powiedzieć, że ten klej używam go 25 lat. Próbowałem w międzyczasie innych, tańszych, bo wiadomo, że przychodzą goście, którzy zostawiają próbki i chcą wam coś sprzedać. No i te próbki, robiliśmy próby, tak jak zawsze mówię, żeby próba była miarodajna, to musi być na tych samych materiałach, na tych samych wymiarach, zrobiony w ten sam dzień, w ten sam sposób, na dwóch różnych klejach i wtedy można to porównać. I zawsze wychodziło na to, że zostawałem z tym klejem, a nowych żadnych nie eksperymentowałem, bo po prostu jak mam coś lepszego, to co będę miodu szukał, jak sprawdziłem, że nie jest lepszy, nie? A że parę dolarów taniej, to nie były takie kurcze ceny kiedyś, że to w ogóle było brane pod uwagę, że troszeczkę, żeby oszczędzić, to skrobanie dupy szkłem to zawsze źle się kończy. Dlatego mówię, to nie jest reklamówka, ale jeżeli coś można pochwalić, że coś jest dobre, ja u was w Polsce, jak byłem, to najlepszym klejem, jaki stosowałem, który, bo od wikolów najróżniejszych przez różne inne firmy i marki, ale takim, który wspominam najlepiej, to był dwuskładnikowy biały Rakol. I rzeczywiście on, kurde, najbardziej mi się sprawdzał w produkcji właśnie wtedy w Polsce. No ale to było 30 lat temu, także teraz nie wiem, co tam wy macie, ale
że Ziemia jest globalną wioską, to podejrzewam, że ten klej też macie. Dlatego mówię, jeżeli nawet jest trochę droższy, ale po roku czy półtorej on po prostu wam nastąpi dekompozycja tego kleju i jest do wyrzucenia, to trochę tańszy nie jest w ogóle takie tanie, wychodzi dużo drożej. Dlatego jeżeli ten jest klej dużo droższy nawet, ale on może wam postać na półce 10 lat, to wcale nie jest taki drogi. Także mówię, to nie jest reklamówka, ale życie moje, doświadczenie mojego życia pokazuje, że ten klej mogę z uczciwie i z ręką na sercu polecić na dłuższe przechowywanie. Tu mam Gorilla Glue. On nigdy nie był otwarty. Teraz go usiłowałem tu kombinerkami i łapkami różnymi otworzyć. I widać, że on, nie wiem czy widać, jest po prostu twardy jak kość. I jak to się już teraz da odkręcić, to jest taka piękna utworzona z kleju taki odlew, nawet łącznie z tym, co to się obcina. Tu się obcina, żeby do aplikacji. Także wszystko po prostu zrobiło się bardzo, bardzo twarde, czyli się zniszczyło i nie da się z tym nic zrobić, dlatego że on jest już zastygnięty całkowicie. Także do przechowywania, nawet nie otwarty, ten klej dłuższego się nie nadaje. W zasadzie to o tubach i o przechowywaniach, bo mam taki fajny device do zakrywania tub, ale to zrobię jakiś inny odcinek, jak będę kiedyś miał czas. A na razie to życzę wam miłego dnia. Jak się podobało, to standardowo dajcie lajka i niech moc będzie z wami.